A w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, moim zdaniem, najlepszego polskiego piłkarza każdej dekady. Piłka nożna zawitała do Polski pod koniec XIX wieku. Trudno wyróżnić jakieś szczególne gwiazdy tego okresu, stąd w przypadku lat 90. XIX wieku postawiłem na postać symboliczną – Włodzimierza Chomickiego, bohatera pierwszego udokumentowanego meczu w historii polskiego futbolu. Uczestniczyła w nim młodzież Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Reprezentanci Krakowa zmierzyli się z ekipą z Lwowa. Drużyny występowały w strojach gimnastycznych w kolorze białym, różniły się tylko kolorem spodenek. Podczas meczu na boisku panował absolutny chaos. Wszyscy gracze rzucili się na piłkę i każdy myślał tylko o strzeleniu gola. Zawodnicy kotłowali się wokół piłki, a Włodzimierz Chomicki obrał inną strategię. Postanowił, że zachowa odpowiednią odległość i poczeka na piłkę. Zostałem wyznaczony na lewe skrzydło, stałem trochę w oddali od naszej grupy pod bramką Krakowian, gdzie trwała piekielna kopanina. Nagle z tego kotłowiska wyskoczyła piłka i poturlała mi się prosto pod nogi. Tak Chomicki zdobył pierwszego udokumentowanego gola w historii polskiego futbolu, w zaledwie 6 minut po rozpoczęciu spotkania. Co ciekawe, mecz zakończono zaraz po strzelonym golu. Spotkanie obserwowało około 3000 widzów. W pierwszej dekadzie XX wieku zaczęły powstawać polskie kluby piłkarskie. Najlepszym piłkarzem w tamtym czasie był Antoni Poznański. Występował na pozycji prawego skrzydłowego bądź prawego łącznika. Doskonale radził sobie w pojedynkach 1-1, samemu wymyślał i wprowadzał do gry różne zwody. Rywale nie potrafili za nim nadążyć, często decydowali się na brutalne, spóźnione wejścia, przez co Poznański czterokrotnie miał złamaną nogę. Zachwycał swoją grą na tyle, że otrzymał propozycję dołączenia do reprezentacji Austrii, którą odrzucił. Wystąpił w pierwszych udokumentowanych derbach Krakowa pomiędzy Wisłą a Krakowią w roku 1908. Wówczas grał dla ekipy Białej Gwiazdy, jednak w roku 1910 został zawodnikiem Krakowi. A jeśli Wy chcecie oglądać mecze Krakowi i wszystkich innych zespołów ekstraklasy oraz wybrane spotkania angielskiej Premier League, hiszpańskiej La Ligi i francuskiej Ligę, to dzięki linkowi z opisu możecie skorzystać z oferty Canal Plus Online, w ramach której otrzymacie dostęp do platformy za 39 zł miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące. Korzystając z linku z opisu, dodatkowo wspieracie kanał. Józef Kałuża trafił do pierwszego składu Krakowi jako nastolatek i od razu stał się gwiazdą zespołu. W środku ataku zazwyczaj stawiało się silnych i postawnych graczy. Kałuża miał zaledwie 166 cm wzrostu, jednak jego jakość, czysto piłkarska, technika i kreatywność były na tyle duże, że to właśnie on występował na wówczas najważniejszej pozycji na boisku. W celu podkreślenia znaczenia tej pozycji, środkowego napastnika nazywano wówczas kierownikiem ataku. Kałużę w tamtym czasie nazywano artystą futbolu. Był kluczową postacią Krakowi, grającej w ramach tzw. krakowskiej szkoły, czyli widowiskowego, ofensywnego futbolu, którego podstawą były akcje złożone z wielu podań. Co warto dodać, osiągał niezwykłe wyniki strzeleckie, a nie podchodził do rzutów karnych i wolnych. Twierdził, że brakuje mu tzw. atomowego strzału. Jego wielkim atutem były jednak zwinność i spryt. Według legendy nie przegrał ani jednego pojedynku sam na sam z bramkarzem. W trzeciej dekadzie XX wieku Pogoń Lwów zanotowała serię 4 tytułów mistrzowskich z rzędu. Absolutną gwiazdą tej ekipy był Wacław Kuchar. Wystąpił on m.in. w pierwszym oficjalnym meczu międzypaństwowym reprezentacji Polski. Mógł zdobyć gola na pustą bramkę, jednak widząc kontuzjowanego bramkarza rywali, postanowił wykopać piłkę. Poczynania Wacława Kuchara w Pogoni Lwów od najmłodszych lat obserwował najwybitniejszy trener w dziejach polskiej piłki, Kazimierz Górski. Jako dziecko nie miał wystarczająco pieniędzy, by móc regularnie chodzić na mecze Pogoni Lwów. Wraz z kolegami opracował jednak sposób uczęszczania na spotkania bez biletów. Gdy widzieli oni, że któryś z piłkarzy zbliża się do stadionu, oferowali mu przeniesienie bagażu. W ten sposób dostawali się na boisko. Pewnego razu Kazimierz Górski w ten sposób zaoferował pomoc swojemu idolowi, Wacławowi Kucharowi, i dzięki niemu obejrzał mecz. Kuchar był nie tylko piłkarzem. Sięgnął z reprezentacją Polski hokeja po wicemistrzostwo Europy, pobijał rekordy i zdobywał krajowe mistrzostwa w lekkiej atletyce, w biegach, w skoku wzwyż,
trójskoku, dziesięcioboju, do tego był 22-krotnym mistrzem Polski w łyżwiarstwie szybkim, sięgnął także po ten tytuł w łyżwiarstwie figurowym, trenował także łucznictwo, gimnastykę, tenis i narciarstwo. Wygrał w pierwszej edycji plebiscytu przeglądu sportowego na sportowca roku. Ernest Wilimowski to legendarny gracz Ruchu Chorzów. Śmiało można stwierdzić, że to jeden z najlepszych europejskich piłkarzy w latach 30. Kiedy pojechał wraz z polską kadrą do Francji w celu rozegrania meczu, działacze czołowego paryskiego klubu Racingu chcieli podstępem podpisać z nim kontrakt. Próbowali go upić i wymusić na nim podpis pod umową. Ostatecznie nie udało im się pozyskać Gwiazdy Niebieskich. Wracając do początków jego kariery, zawodnik już w swoim trzecim meczu w barwach Ruchu Chorzów zdobył 5 goli. Premierowy sezon jako 18-latek zakończył tytułem mistrza Polski i koroną króla strzelców. Dokonał też niezwykłego wyczynu, który do dziś pozostaje niepobitym rekordem ekstraklasy. Zdobył 10 bramek w jednym meczu ligowym z ekipą Unionu Turing Łódź. Na mundialu 1938 w przegranym przez Polskę meczu 5-6 z Brazylią na początku wywalczył karnego, po którym gola zdobył szerwkę, a następnie zdołał strzelić 4 gole. Choć nagranie ostatniej bramki nie zachowało się, niektórzy twierdzą, że tamtą bramkę zdobył szerwkę. Do głównych atutów Wilimowskiego należały dribbling, szybkość i skuteczność pod bramką rywala. Z uwagi na II wojnę światową, w tej dekadzie możemy brać pod uwagę tylko jej drugą połowę. W tamtym czasie w polskiej lidze błyszczał legendarny tercet Lecha Poznań ABC – Anioła, Białas, Czapczyk. Pierwszy z nich, Teodor Anioła, był niezwykle bramkostrzelnym graczem. To po dziś dzień najlepszy strzelec w historii kolejorza. 3 razy z rzędu zostawał królem strzelców polskiej ligi. Można powiedzieć, że zostanie legendą Lecha Poznań było mu pisane. Pochodził z kolejarskiej rodziny, jego ojciec był konduktorem. Już w swoim pierwszym meczu dla Lecha popisał się hat-trickiem. Lata 50. należały do Gerarda Cieślika. Spędził on całą swoją karierę w Ruchu Chorzów. Jego przygoda z poważnym futbolem rozpoczęła się chwilę po wojnie, gdy jako junior przyglądał się treningowi seniorskiej drużyny niebieskich. Ówczesny bramkarz drużyny z Chorzowa, Walter Brom, widząc młodego chłopaka, zaprosił go na boisko i poprosił o oddanie kilku strzałów. Były one tak mocne i precyzyjne, że Brom od razu powiedział trenerowi, aby włączył Cieślika do zespołu. Legenda Ruchu ponoć od najmłodszych lat pracowała nad uderzeniami w okienko. Cieślik, ponoć większość strzałów, starał się właśnie oddawać w któryś z górnych rogów bramki. Cieślik znajduje się w trójce najlepszych strzelców w historii ekstraklasy. Jeśli chodzi o karierę reprezentacyjną, zasłynął on przede wszystkim meczem z ZSRR w roku 1957. Był to pierwszy powojenny mecz eliminacji mundialu rozgrywany w Polsce. Nasz kraj znajdował się pod polityczną dominacją Związku Radzieckiego i boisko piłkarskie było doskonałą okazją do wyrażenia sprzeciwu. Piłkarz Ruchu zdobył w tym meczu 2 gole, a Polska wygrała 2-1. Bramkarzem ZSRR był wówczas legendarny Lew Jaszyn, jedyny bramkarz w dziejach, który otrzymał złotą piłkę. Tak skomentował on grę Cieślika. Ten Cieślik to istny diabeł, zwinny, strzela jak z katapulty i przy tym celnie. Właśnie jego najbardziej się obawiałem z całej piątki napastników. Nic dziwnego, że w bramce miałem ręce pełne roboty. Gerard Cieślik błyszczał w czasach, gdy nikt jeszcze nie wierzył, że Polska jest w stanie stać się poważną marką w świecie futbolu. Wspaniałe rezultaty naszych klubów i drużyny narodowej przyszły dopiero w latach 60., 70. i 80. W latach 60. rozbłysła gwiazda Włodzimierza Lubańskiego, legendy Górnika Zabrze. To pierwszy Polak, na którego oddano głosy w plebiscycie Złotej Piłki. Do czasu Roberta Lewandowskiego był on najlepszym strzelcem w dziejach naszej kadry. Na przełomie lat 60. i 70. zdominował wraz z Górnikiem polską ligę. 4 razy z rzędu zostawał królem strzelców. W sumie zdobył aż 7 mistrzostw Polski. W roku 1970 zdołał także awansować z ekipą trójkolorowych do finału
finału Pucharu Zdobywców Pucharów. Drużyna z Zabrza w półfinale tych rozgrywek wyeliminowała AS Romę, a w finale uległa Manchesterowi City. Lubański zapewne osiągnąłby znacznie więcej na arenie międzynarodowej, gdyby nie komunistyczne władze Polski, które z powodów politycznych zablokowały jego transfer do Realu Madryt. To Włodzimierz Lubański jest najmłodszym debiutantem w historii reprezentacji Polski, a także najmłodszym strzelcem bramki. Lata 70. należały do Kazimierza Dejny. Stał się on pierwszym Polakiem, który trafił na podium w plebiscycie Złotej Piłki. Była to nasza polska odpowiedź na Johana Cruyffa. Zresztą to właśnie starcie Dejny z Cruyffem w ramach meczu Polska-Holandia w roku 1975 określa się mianem najlepszego meczu w dziejach naszej kadry. Polacy wygrali 4-1, prezentując futbol totalny, ofensywną piłkę i wysoki pressing, z którego wówczas słynęli Holendrzy. Biało-czerwoni byli w stanie ogrywać europejskie potęgi, dążąc do dominacji na boisku, a nie jedynie stawiając na zachowawczą grę obronną i wiarę w kontrataki. Czołową postacią tak grającej kadry Kazimierza Górskiego był właśnie Kazimierz Dejna. Był on doskonałym reżyserem gry, rozgrywającym, obdarzonym wizją, kreatywnością i precyzją podań. Był kluczową postacią reprezentacji Polski, która sięgnęła po złoty i srebrny medal Igrzysk Olimpijskich oraz trzecie miejsce na mundialu w RFN. Podobnie jak w przypadku Lubańskiego, transfer Dejny do Realu Madryt został zablokowany przez władze komunistyczne. Chciał go także AC Milan. Został legendą Legii Warszawa, z którą zdołał dotrzeć do półfinału Pucharu Europy, czyli dawnej Ligi Mistrzów. Rolę lidera naszej kadry po Kazimierzu Dejnie przejął Zbigniew Boniek. Legendarny gracz Widzewa Łódź od samego początku walczył o swoją pozycję w szatni reprezentacji Polski. Zapowiadał, że jako młody gracz nie będzie nosił wody za starszymi kolegami, przez co został ostro potraktowany podczas reprezentacyjnego chrztu. Jednak to właśnie m.in. twardy charakter sprawił, że Boniek osiągnął tak wiele. To w końcu najbardziej utytułowany polski zawodnik. W kwestii wagi zdobytych trofeów przewyższa samego Roberta Lewandowskiego. Poza trzecim miejscem z reprezentacją na Mundialu 1982 trzeba też powiedzieć o piłce klubowej. Chciała go FC Barcelona, jednak wybrał Juventus, dzięki czemu najpierw zdobył Puchar Zdobywców Pucharów, w finale strzelił zwycięską bramkę, popisał się dubletem w finale Superpucharu Europy z Liverpoolem, z kolei w finale Pucharu Europy dawnej Ligi Mistrzów wywalczył rzut karny, dzięki czemu stara dama ograła Liverpool 1-0. Legendarny prezes Juventusu Gianni Agnelli nazwał Bońka pięknością nocy, właśnie z uwagi na jego talent do błyszczenia w kluczowych meczach. W latach 90. w polskim futbolu nastąpiła odwilż. Nasza reprezentacja utraciła swój status wypracowany w dwóch wcześniejszych dekadach. Kraj znad Wisły nie produkował już tak wielu międzynarodowych gwiazd. Jednym z niewielu graczy, którzy błyszczeli w zagranicznych ligach, był Krzysztof Warzycha, który zapracował na status legendy Panathinaikosu i Ligi Greckiej. To najlepszy strzelec w historii tego klubu i drugi najlepszy strzelec w dziejach Super League Greece. Warzycha zdobył z Panathinaikosem 5 krajowych mistrzostw. W sezonie 95-96 dzięki jego trafieniom w ćwierćfinałowym dwumeczu Ligi Mistrzów z Legią Warszawa zespół Panathinaikosu awansował do półfinału. Tam również Warzycha zdobył bramkę, jednak w dwumeczu lepszy okazał się Ajax. W ramach rozgrywek Champions League Warzycha strzelił też m.in. gola Juventusowi. Ciekawostką jest fakt, że jednym z trenerów, który go prowadził w czasach gry dla Panathinaikosu, był Fernando Santos. Gdy w roku 1999 doszło do trzęsienia ziemi w Atenach, wydobyty z gruzów chłopiec, zapytany przez ratowników, jakie marzenie mogliby spełnić, żeby zrekompensować mu to traumatyczne wydarzenie, odpowiedział: chciałbym spotkać Krzysztofa Warzychę. O statusie Warzychy w Grecji niech świadczy fakt, że do dziś wielu polskich turystów odwiedzających ten kraj po ujawnieniu swojego pochodzenia spotyka się z dużą serdecznością ze strony lokalnych mieszkańców. Wybór najlepszego piłkarza pierwszej dekady XXI wieku nie był łatwy. Jerzy Dudek, który zdobył z Liverpoolem Ligę Mistrzów, w finale stając się bohaterem dogrywki i rzutów karnych. Maciej Żurawski, który zdobył z Celticiem 3 mistrzostwa Szkocji, w pierwszym sezonie notując we wszystkich rozgrywkach 20 bramek. Ebi Smolarek, który zapoczątkował w Dortmundzie modę na Polaków. Także błyszczący w Niemczech Jacek Krzynówek, czy wchodzący w świat wielkiej piłki Kuba Błaszczykowski.
ostatecznie uznałem, że ten okres należał do Artura Boruca, który prezentował poziom wybitny przez dosłownie całą tę dekadę. Najpierw w Legii, z którą zdobył Mistrzostwo Polski, a później w Celticu, z którym trzykrotnie zostawał krajowym mistrzem. Nie zawodził w kluczowych momentach, prezentował wybitną formę w Lidze Mistrzów, m.in. obronił rzut karny w końcówce spotkania z Manchesterem United. La Gazzetta dello Sport wybrała go w roku 2007 trzecim najlepszym bramkarzem świata. Wraz z Buffonem, Casillasem, Van der Sarem i Czechem był nominowany przez organizację FIFPro do drużyny roku. Boruc miał potencjał, by trafić do którejś z najlepszych drużyn świata. Najwięcej mówiło się m.in. o zainteresowaniu ze strony AC Milanu. Ostatecznie nigdy nie podpisał jednak kontraktu z topowym zespołem. Jak sam twierdzi, zrezygnował z usług agenta, sam negocjował swoje umowy i prawdopodobnie przez to nigdy nie nawiązał współpracy ze światową czołówką. Artura Boruca uwzględniłem w tym zestawieniu przede wszystkim z uwagi na jego wybitne występy na wielkich turniejach. Na Mistrzostwach Świata 2006 i podczas Euro 2008 reprezentacja Polski wielokrotnie wychodziła z opresji dzięki jego interwencjom. Druga dekada XXI wieku w polskim futbolu należała do Roberta Lewandowskiego. Podczas niej polski napastnik seryjnie zdobywał Mistrzostwa Niemiec i korony Króla Strzelców Bundesligi. Drugą dekadę tego tysiąclecia zwieńczył także triumfem w Lidze Mistrzów. Gdyby France Football nie odwołało głosowania, Robert Lewandowski zostałby pierwszym Polakiem, który wygrałby w plebiscycie Złotej Piłki. Nie można też pominąć jego zasług dla kadry Polski. Podczas tej dekady Lewy zostawał królem strzelców eliminacji do Mistrzostw Europy 2016 i Mistrzostw Świata 2018. Stał się też najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem w dziejach naszej kadry. W kontekście Lewandowskiego głównie mówi się o jego niezwykłej skuteczności pod bramką rywala, jednak jego umiejętności wykraczają znacznie poza ten element. Już w czasach gry dla Lecha Poznań można było u niego dostrzec skłonność do zmian pozycji. W trakcie meczów często pojawiał się na skrzydle, czy schodził głębiej po piłkę. W kolejnych latach jego taktyczna świadomość tylko rosła. W Borussii Dortmund trafił na Jurgena Kloppa, który wypromował na cały świat ideę gegenpressingu. W Bayernie, który wzorował swoją grę na FC Barcelonie, poznawał koncepty gry w ataku pozycyjnym. To wszystko zaowocowało tym, że pod koniec drugiej dekady XXI wieku Lewandowski był najlepszym piłkarzem świata. Trzecia dekada XXI wieku nie jest jeszcze nawet na półmetku, jednak czołową postacią w polskim futbolu wciąż jest Robert Lewandowski. W tę dekadę wszedł, pobijając rekord Gerda Millera. Zdobył 41 bramek w jednym sezonie Bundesligi. W całym roku kalendarzowym 2021 zdobył 69 bramek. Na ten moment jest najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem tej dekady na świecie. A jeśli chcecie oglądać, jak Robert Lewandowski zdobywa kolejne gole dla FC Barcelony, to przypominam wam, że dzięki linkowi w opisie otrzymacie dostęp do platformy Canal Plus Online za 39 zł miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące.